This conference will now be recorded. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dorota Sierakowska, jestem analitykiem rynków surowcowych w domu maklerskim BOŚ. Zaczynamy nasz cykliczny komentarz z rynku surowcowego, na którym ostatnio dzieje się bardzo wiele, aczkolwiek dużo z tego dzieje się w kontekście niemalże jednego wydarzenia. No ale zacznijmy od początku, czyli od ogólnych tendencji na rynkach towarowych i od tego, co pokazuje ostatnio indeks CRB, czyli najsłynniejszy indeks surowcowy. No, zauważmy, że ostatni miesiąc w zasadzie dla tego rynku nie jest najlepszy. Patrząc na to, co się działo ostatnio na indeksie CRB, to widzimy, że druga połowa kwietnia w zasadzie już oraz pierwsza połowa maja upływały pod znakiem w zasadzie systematycznego spadku notowań surowców. Oczywiście wynikało to w dużej mierze z tego, co działo się na rynku ropy naftowej, która też oddała część wcześniejszych zysków. Ropa naftowa jest bowiem najważniejszym składnikiem indeksu CRB. No i właśnie na rynek ropy naftowej teraz przejdziemy. Zaczynając od tego, jak wygląda sytuacja na wykresie. Jeśli chodzi o notowania ropy naftowej WTI, czyli ropy amerykańskiej, to w drugiej połowie kwietnia one osiągnęły tegoroczne maksimum gdzieś w okolicach 65-6 dolarów za baryłkę, jednak od tego czasu notowania spadły i obecnie poruszają się w okolicach 60-61 dolarów za baryłkę. Analogiczna sytuacja ma miejsce na wykresie ropy Brent, czyli tej ropy europejskiej, gdzie z kolei to maksimum dla bieżącego roku wynosiło około 74,5 dolarów za baryłkę i również ono miało miejsce gdzieś w drugiej połowie kwietnia. Natomiast obecnie notowania poruszają się tuż powyżej 70 dolarów za baryłkę i ogólnie gdzieś balansują przy tej psychologicznej barierze. Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku ropy pod kątem fundamentalnym i jakie czynniki wpływają na ten rynek? Czy w ogóle mamy już do czynienia z początkiem jakichś większych spadków na rynku ropy naftowej, czy może jest to tylko przerwa we wzrostach? Otóż to pytanie, odpowiedź na to pytanie będzie w dużej mierze zależna od tego, jak będą kształtowały się czynniki polityczne i produkcja ropy naftowej, tudzież popyt na ropę naftową w najbliższym czasie. Dlaczego? Dlatego, że mamy obecnie parę czynników, które w największym stopniu będą wpływały na notowanie ropy naftowej, a czerwiec może być decydujący, jeżeli chodzi o kształtowanie się notowania ropy naftowej w drugiej połowie bieżącego roku. Przede wszystkim, zaczynając od rzeczy, które są w miarę niezmienne, to można zaznaczyć, że pojawiły się prognozy dalszego wzrostu produkcji ropy naftowej ze skał łupkowych w Stanach Zjednoczonych. W zasadzie wczoraj amerykański Departament Energii poinformował o tym, że w czerwcu ma paść kolejny rekord, czyli po raz kolejny już ta produkcja ropy naftowej z łupków ma wzrosnąć. Jednak nie jest to żadna niespodzianka, ponieważ takiego rozwoju wydarzeń się spodziewano. Co do danych dotyczących zapasów ropy naftowej w USA, te są mieszane. W ostatnim czasie one zarówno wzrosły, jak i już ostatnio zaczęły spadać. I ogólnie takim oczekiwanym scenariuszem jest to, że raczej w okresie letnim te zapasy powinny spadać ze względu na większy popyt na paliwa, taki popyt sezonowy. Więc taki scenariusz w sumie może się spełnić, ale nie będzie też on istotnie wpływał na ceny, zwłaszcza, że jest on oczekiwany. No chyba, że zobaczymy jakieś znaczące rozbieżności między rzeczywistą sytuacją a tym właśnie scenariuszem. Natomiast taką sytuacją, która w ostatnim czasie najmocniej wpłynęła na ceny, są napięcia handlowe na linii Stany Zjednoczone-Chiny. Zaostrzył się konflikt handlowy między tymi dwoma krajami. W miniony piątek Stany Zjednoczone potwierdziły narzucenie wysokich ceł na kolejne dobra importowane do USA z Chin, na co na początku bieżącego tygodnia Chiny odpowiedziały tym samym, zapowiadając narzucenie wysokich ceł na kolejne dobra importowane ze Stanów Zjednoczonych od 1 czerwca bieżącego roku. No i sam fakt, że mimo kilku miesięcy negocjacji obu krajom nie udało się porozumieć,
wskazuje na to, że kolejne miesiące mogą być bardzo trudne dla rynku surowcowego i dla światowej gospodarki. Wiadomo, że konflikt handlowy nie jest korzystny ani dla Chin, ani dla Stanów Zjednoczonych, ani dla całego świata, ze względu na to, że USA i Chiny to kluczowe gospodarki generujące ogromny popyt między innymi na surowce, ale również no, silnymi pod kątem przemysłowym. I sam fakt, że te cła wzajemne będą podwyższane, czy też są już podwyższane, ogranicza po prostu potencjał wzrostu produkcji, wzajemnego handlu i ogólnie potencjał właśnie całej globalnej gospodarki. A tym samym to się przekłada na mniejsze oczekiwania dotyczące popytu na surowce. Więc sam ten fakt już negatywnie wpływa na ceny surowców, w tym ropy naftowej oczywiście. Kolejną kwestią jest to, jak rozegrają się wydarzenia dotyczące produkcji ropy naftowej w OPEC. W czerwcu OPEC ma spotkać się, to będzie pod koniec czerwca, ma spotkać się i przeanalizować porozumienie naftowe, czyli to porozumienie, które narzucało limity produkcji ropy naftowej na poszczególne kraje, jest sygnujące. Nie tylko na kraje OPEC, ale też na niektóre kraje sprzymierzone, w tym na przykład Rosję. Teraz już wiem, że Rosja raczej się wycofa z porozumienia, zwłaszcza, że ostatnio ma ona dużo problemów z eksportem swojej ropy, między innymi do Polski, ogólnie ropy i z terminalu Ustługa, i przez ropociąg Przyjaźń ze względu na zanieczyszczenie, więc raczej tutaj Rosja nie będzie chciała się ograniczać w produkcji ropy naftowej w kolejnych miesiącach. Natomiast działania OPEC są jednym wielkim znakiem zapytania w tym momencie, ponieważ one będą zależeć od tego, co zrobią pozostali producenci. W ostatnich miesiącach mieliśmy problemy i z produkcją w Wenezueli, i z produkcją w Iranie, głównie ze względu na sankcje narzucone przez USA, co ograniczyło produkcję ropy naftowej w kartelu OPEC. To oczywiście budziło obawy o podaż ropy naftowej na globalnym rynku i skłoniło Arabię Saudyjską oraz innych producentów z OPEC do tego, żeby rozważyć zmiany w porozumieniu handlowym. Być może teraz te limity produkcji, tak ostre, nie będą już potrzebne, ponieważ światu będzie potrzebna większa ilość ropy naftowej. A więc to, jak będzie się rozwijała sytuacja w najbliższych tygodniach, pewnie wpłynie istotnie na decyzję OPEC w czerwcu. I wtedy tak naprawdę zobaczymy, jaki ona będzie miała wpływ na notowanie ropy naftowej w kolejnych miesiącach, czyli w drugiej połowie bieżącego roku. Jedno, czego można się spodziewać, to to, że Arabia Saudyjska, która jest takim nieformalnym liderem OPEC, może zdecydować się na nieco łagodniejsze podejście do limitów, na podniesienie tych limitów produkcji, ale z drugiej strony, i to jest również szalenie ważne, raczej kraje OPEC, właśnie w tym Saudyjczycy, nie będą chcieli doprowadzić do tego, żeby produkcja ropy naftowej znów znacząco wzrosła i żeby notowania ropy naftowej znów istotnie spadły. A więc raczej nie będzie, jakakolwiek decyzja będzie podjęta, raczej nie będzie ona jakaś rewolucyjna i będzie ona brała pod uwagę to, żeby ta podaż ropy naftowej nie była zbyt duża. Natomiast jeżeli chodzi o cenę gazu ziemnego, tutaj niewiele się zmienia. Notowania gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych nadal są pod presją dużej produkcji tego surowca, i to raczej się nie zmieni. Aczkolwiek taka szansa na przełamanie tego scenariusza nastąpiłaby, gdyby w Stanach Zjednoczonych pojawiły się prognozy bardziej upalnej pogody, ponieważ to ona powoduje, że jest większy popyt na gaz ziemny w celach klimatyzacyjnych. Przejdźmy teraz na rynek miedzi, gdzie w zasadzie ostatnio jeden główny czynnik decyduje o tym, jak sobie te notowania miedzi radzą. No i oczywiście tym czynnikiem są relacje pomiędzy USA a Chinami, które są napięte. Zauważmy, że od około miesiąca notowania miedzi poruszają się w dół i to dość dynamicznie. I obecnie te notowania dotarły do okolic no już praktycznie końcówki stycznia, obserwowanych pod koniec stycznia bieżącego roku. A więc no, trend się wyraźnie odwrócił, ale też warto wspomnieć o tym, że w takim ujęciu
kilkumiesięcznym, czy nawet już niemal całego roku, to ta sytuacja na rynku miedzi w zasadzie niewiele się zmieniła, czyli nadal można tutaj mówić o takiej konsolidacji w szerszym kontekście. Rynek miedzi jest szczególnie podatny na to, co się dzieje w kontekście konfliktu handlowego USA i Chin. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze, Chiny są kluczowym importerem miedzi i bardzo ważnym konsumentem tego surowca, dominującym wręcz. I po drugie, miedź jest surowcem, który w dużym stopniu zależy od globalnej koniunktury, a konflikt na linii USA-Chiny oczywiście budzi obawy dotyczące stanu globalnej gospodarki. A więc to są takie ciosy, które miedź ostatnio otrzymuje. Oczywiście te notowania nie będą też spadały w nieskończoność. Teraz tak naprawdę już ten zaostrzony konflikt w dużej mierze został uwzględniony w notowaniach miedzi, więc można oczekiwać, że te spadki, przynajmniej tak krótkoterminowo, mogą już wyhamować. Oczywiście dużo też będzie zależało od tego, jak będą kształtowały się wydarzenia polityczne przed czerwcowym spotkaniem G20 i to, czy oba kraje będą chciały kontynuować rozmowy. Jeżeli chodzi o notowania metali szlachetnych, to w ostatnim czasie inwestorzy musieli po pierwsze uzbroić się w cierpliwość, ponieważ tak naprawdę dopiero w tym tygodniu notowania złota zaczęły tak wyraźniej rosnąć, ale po drugie też przygotować się na dużą dozę niepewności. Patrząc na rynek złota w kontekście ostatnich kilku miesięcy, widzimy, że jednak ten trend tutaj, przynajmniej ten ruch taki kilkumiesięczny, zmienił się na spadkowy i obecnie notowania złota stoją z technicznego punktu widzenia pod ważnym wyzwaniem w postaci psychologicznej bariery w okolicach 1300 dolarów za uncję. Ona jest teraz technicznym oporem, ona jest również psychologicznym oporem i dopiero pokonanie tego poziomu tak naprawdę otworzyłoby drogę do kontynuacji wzrostów. Natomiast oczywiście takim czynnikiem, który będzie tutaj szczególnie istotny, jest wycena amerykańskiego dolara. Zauważmy, że chociaż na początku bieżącego tygodnia dolar dostał pewien cios w postaci właśnie tych zapowiedzi wysokich ceł ze strony Chin, to wartość amerykańskiego dolara radzi sobie wciąż dobrze na tle innych walut globalnych. A więc tutaj ze strony dolara nie widać przynajmniej na razie jakiejś istotnej słabości. A dopóki nie zobaczymy istotnej słabości na dolarze, dopóty też nie zobaczymy istotnych wzrostów na notowaniach złota. Wzrost awersji do ryzyka by sprzyjał cenom złota, ale bez dolara te zwyżki mogą się po prostu nie udać. Na pozostałych metalach szlachetnych sytuacja jest już mniej wyrazista, a może wręcz bardziej wyrazista, tylko że bardziej spadkowa, ponieważ na rynku srebra widzimy w zasadzie kontynuację zniżek i te notowania nadal poruszają się poniżej 15 dolarów za uncję. Na rynku platyny też ostatnio dominowały raczej minorowe nastroje, ale też podwyższona zmienność i te ceny poruszają się w okolicach 850 dolarów za uncję. Natomiast na rynku palladu mamy do czynienia także z presją spadkową i notowaniami nieco przekraczającymi 1300 dolarów za uncję. Ostatnio pojawiły się też ciekawe doniesienia dotyczące rynku platyny i palladu, a mianowicie spółka Norilsk Nickel, która jest bardzo ważnym producentem obu tych metali, powiedziała, że ta luka pomiędzy notowaniami platyny oraz palladu powinna się zmniejszać. Wynika to z faktu, że notowania platyny są nieco zaniżone tym ostatnim spadkiem popytu. Natomiast ze względu na to, że one są tak istotnie spadły w ostatnich latach, bardzo wiele kopalń po prostu potrzebuje wyższych cen, aby w ogóle dokonywać jakichkolwiek inwestycji. Czyli ta podaż platyny może być mniejsza ze względu na brak opłacalności wydobycia. A to oczywiście oznacza, że w takim średnio i długoterminowym ujęciu notowania platyny mogą wzrastać. Oczywiście zarówno na rynku platyny i palladu ta sytuacja jest niezła pod kątem fundamentalnych, czyli podaż jednego i drugiego surowca w kolejnych latach może być ograniczona, co oczywiście stwarza szansę na to, że
te notowania istotnie nie spadną, a być może nawet pójdą do wzrostów. Przejdźmy teraz na rynek zbóż, gdzie w ostatnim czasie również pojawiała się spora zmienność. Tak wygląda chociażby wykres kukurydzy, gdzie ostatnio widzieliśmy bardzo duże wahania cenowe. Dużo bardziej wyrazista była sytuacja na rynku soi, gdzie te wahania cenowe też były duże, ale przeważała ewidentnie strona podażowa. Natomiast na rynku pszenicy sytuacja była nieco bardziej spokojna, ale daleko jej do optymizmu. Ceny pszenicy poruszają się gdzieś w okolicach tegorocznych minimów. Jak to wygląda z punktu widzenia fundamentalnego? Liczy się przede wszystkim kilka różnych czynników, a mianowicie fiasko rozmów handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami na pewno bardzo mocno i to negatywnie wpłynęło na notowania przede wszystkim soi, ale także kukurydzy. Chiny dotychczas zamawiały ogromne ilości soi ze Stanów Zjednoczonych. W pewnym stopniu również zamawiały kukurydzę ze Stanów Zjednoczonych, także pszenicę, no ale soja tutaj była dominująca. Więc zaostrzenie tego konfliktu na pewno negatywnie wpłynie na handel i też na popyt na amerykańską soję oraz na popyt pośrednio również na amerykańską kukurydzę. A więc to jest ten negatywny czynnik. Natomiast w ostatnim czasie, nawet w tym tygodniu, pojawiły się informacje o wyraźnych opóźnieniach w zasiewach kukurydzy oraz soi w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie niekorzystne warunki pogodowe sprawiły, że te zasiewy kukurydzy i soi no znacząco były przekładane cały czas na kolejne tygodnie. No i obecnie w przypadku kukurydzy na przykład zasianych jest około 30% planowanej powierzchni, podczas gdy w ostatnich 5 latach średnia wynosiła ponad 10%, to było około 66%, więc widzimy, że te opóźnienia są spore. Nieco mniejsze opóźnienia, ale również wyraźne mają miejsce na rynku soi, a więc to jest taki czynnik, który w pewnym stopniu jednak równoważy ten efekt negatywny konfliktu USA-Chiny, a przynajmniej pozwala tym notowaniom nieco odbić w górę. Natomiast na rynku pszenicy sytuacja jest bardzo zróżnicowana. W Europie problemem są susze. Z kolei na przykład w rejonie Morza Czarnego, czyli w sumie również gdzieś na granicy Europy, w Rosji, na Ukrainie, ta sytuacja jest dużo lepsza i można liczyć na to, że tamtejsza produkcja pszenicy wzrośnie. W Australii również sytuacja jest raczej trudna, a więc pojawiają się zróżnicowane doniesienia w różnych rejonach produkcji pszenicy i na razie tutaj trudno liczyć na jakiekolwiek zmiany w tym zakresie, a przynajmniej te zmiany no, warto z punktu widzenia pogodowego na bieżąco śledzić. Natomiast jedno jest pewne, zapasy pszenicy są na razie duże w skali globalnej, więc też nie ma zagrożenia, że tej pszenicy zacznie brakować w jakiejś przewidywalnej przyszłości. No i to oczywiście jest czynnik, który dołuje ceny tego zboża. No i na koniec krótkie spojrzenie na notowania soft commodities. Jeśli chodzi o ceny cukru, w ostatnim czasie one spadały, natomiast nie można mówić tutaj o jakiejkolwiek fundamentalnej zmianie. Widzimy, że w średnioterminowym ujęciu raczej mamy do czynienia z konsolidacją notowań i obecnie, gdy notowania już zeszły poniżej 12 centów za funt, można oczekiwać, że pojawi się fundamentalny popyt na cukier, ze względu na to, że jest to nie tylko techniczne wsparcie, które już raz zadziałało, ale także w ostatnich miesiącach obserwowaliśmy taki efekt, że kiedy notowania docierały gdzieś w okolice 12 centów za funt, pojawiał się większy popyt taki fundamentalny na cukier. Więc można oczekiwać, że w krótkoterminowym ujęciu sytuacja będzie lepsza. Na rynku kawy nadal sytuacja jest trudna, ale też ona powoli się poprawia. Widzimy, że ta duża produkcja na świecie cały czas dołuje ceny, ale z drugiej strony wiemy też, że ceny stały się już na tyle niskie i zaczęły na tyle uderzać w ten cały przemysł, że pojawiły się inicjatywy państwowe, które mają na celu wsparcie notowań kawy na globalnym rynku. A więc tutaj również można się spodziewać, że te notowania, nawet jeżeli będą
pozostawały pod pewną presją podaży, to zaczną je równoważyć pewne działania polityczne, polityczno-gospodarcze właśnie ze strony niektórych krajów produkujących kawę, więc spadki już dalej nie powinny być dotkliwe, a być może nawet doczekamy się w końcu jakiegoś odbicia notowań kawy w górę. Na rynku kakao ostatnia sytuacja nie jest również najlepsza. Co prawda widzieliśmy gdzieś na przełomie marca i kwietnia taki dynamiczny ruch w górę, ale on został szybko przygaszony przez stronę podażową. Obecnie widać, że sytuacja podażowa na rynku kakao nie jest najgorsza. Na wybrzeżu Kości Słoniowej dostawy do portów, dostawy tego surowca są spore i wiele wskazuje na to, że przynajmniej w krótkoterminowym ujęciu ta sytuacja na rynku kakao będzie dobra, ta podaż będzie spora i to może negatywnie wpływać na ceny kakao. Ale oczywiście tutaj warto mieć na uwadze to, że sytuacja na rynku kakao naprawdę zmienia się jak w kalejdoskopie. No i na koniec jeszcze spojrzenie na notowania bawełny, które ostatnio bardzo gwałtownie spadły, przy czym również tutaj był to w dużej mierze efekt konfliktu na linii USA-Chiny. Stany Zjednoczone oraz Chiny są ważnymi producentami bawełny i ogólnie bardzo ważnymi graczami na rynku bawełny w skali globalnej. A więc zaostrzenie konfliktu pomiędzy tymi krajami oczywiście będzie wpływało na to, jak będzie wyglądał handel międzynarodowy bawełną i oczywiście to się może przyczynić w znaczącym stopniu do spadku popytu na amerykańską bawełnę. Stąd te spadki. Oczywiście no w tym momencie można powiedzieć, że te spadki były bardzo gwałtowne i można się spodziewać przynajmniej krótkoterminowego uspokojenia czy też delikatnego odreagowania wzrostowego. Natomiast jeśli sytuacja polityczna pomiędzy USA i Chinami się nie polepszy, to też trudno oczekiwać, że notowania bawełny powrócą do jakichś istotnych wzrostów. Dziękuję Państwu za uwagę. I oczywiście zachęcam do zadawania pytań, jeżeli Państwo jakieś mają. Skoro pytań nie ma, to ja również dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia w kolejnych webinarach i komentarzach surowcowych.